Siemaneczka moi drodzy, z tej strony Farrell, dziś ze mną JJ-ka. Hejka. Oraz Eevee, gdzieś tutaj się schowała na kolanach. I dzisiaj razem zagramy rodzinnie w Teamfight Tactics. Tak jest. Graliśmy sobie ostatnio z JJ-ką, zrobiliśmy kilka winów. Tak, trenowaliśmy cały tydzień, więc dzisiaj nadszedł czas, żeby pokazać wam naszego skilla. Oczywiście postaramy się wygrać gierkę. Nie wiemy, czym będziemy grać, zawsze gramy tym, co daje nam gra, co daje nam sklep, więc zobaczymy. Tak jest, lecimy. Moi drodzy państwo, zaczynamy zabawę i co my tutaj mamy? Malphite z łezką, Poppy. Bierzemy Gravesa na sam początek. Graves? Nie Poppy? Mm-mm, dobra, Graves. No to Graves, okej. Okay. Nie, bo byśmy musieli iść w czarodziejki, a nie wiem, czy się będziemy męczyć dzisiaj z czarodziejkami, bo będzie ciężko. No zazwyczaj jak się gra czarodziejkami, jest ciężko. Bo czarodziejek i czarodziejów, jak chcemy iść, to trzeba ich dużo i później oni się kumulują na tej ławce i to trzeba myśleć szybko. Tak, cyk. A tak, Gravesik. W sumie. Smicznych piratów i laserowców byśmy poszli. Graves, jakie lubię itemy. Patrz, nawet dobrze wypadło, bo Graves lubi mieczyk, więc Graves plus klatę. Mieczyk plus klata na nice. Gravesie, więc spoko. Okej, okay, co my tu mamy? To jest. Czarodziej, kurczę. Co, co mamy grać nas... piraci czarodziejki? Słabo mi się wydaje, to jest nierealne. To jest nie do zrobienia, praktycznie. Leona. O, kurczę, dwa razy Leona i Fiora. Cyborgi? Dawaj, dobra, na dawaj. Razie wydajemy to na to i sprzedajemy tą Lux. Klata? Nie. Klaty nie. Płaszczyk. Płaszczyk, ale co potrzebujemy w cyborgach? Mamy tego Fiora, tak? I Leona. U Leona na drugi. Kurczę, Fiora jest kolejna. Bierz je. Od razu je zajmujemy, wiesz? I Mother Kaiser. Dobra, sprzedajemy chyba tego. Powinniśmy sobie poradzić. Tak, Mother Kaiser. On na chwilę nam się tylko przyda, nie? Później go będziemy sprzedawali, nie? Bo on boroczna gwiazda. Właśnie... On jest obrońcą. A, obrońca. Bo właśnie nie wiem, czy będziemy... Zobaczymy, w co będziemy jeszcze szli, bo na razie jeszcze nie wiemy. Za chwilę możemy przekształcić całkowicie swoją drużynę, ale zobaczymy. Dobra. Graves. Kurczę, kolejny Graves. Wiesz, na drugim. Wiem, ale mamy teraz obrońców i cyborgów, wiesz? Kupmy na razie to. Na razie, na to razie weźmy, tak. I tak na razie nie mamy żadnego profitu, ja więc... Wprowadź go może, czy nie? On jest na drugim, więc będzie silniejszy niż ta synergia. I ma mieczyk, nie? Wprowadź go. Teraz koło fortuny. A, dobra, może koło fortuny zadecyduję. Dobra, potrzebujemy w takim razie łuk. Bierz łuk. Tego wariata zabrali. Dobra. Klatę potrzebujemy. To bierz klatę. Tego z mieczem, wiesz, to jest... Jak on się, kurczę, nazywał? Xin Zhao? Nie, to jest... No, no ukradł serio? Na... Dobra, to weź... Łezkę bierzemy. Czemu łezkę? Bo łezka jest taka neutralna. Nie no, mi się wydaje, że lepiej było wziąć piąstkę. No do Fiory nam łezka jest potrzebna. Aha, łamamy. Mamy już. Na Fiorze już łezkę. Fiora, kup. Mistrz miecza Fiora na drugi. A ten buntownik też jest mistrzem miecza. O kurczę, to może Yasuo nam się przyda. Bo mamy mistrzów miecza 1 na 3 i byśmy mieli to i to, to już byśmy mieli 3. Tak. 4. Ten Yasuo ma item? No, łezkę. Zobacz Yasuo. Dobra, to przegramy. Yasuo lubi łezkę, więc spoko, ale piątkę potrzebuje. Xaya, Zaya, Zaya to się chyba czyta. Miecz piąstki. Więc trzeba było piąstki wziąć, kurczę. Dobra, ale Yasuo lubi mieczyk też jak coś, ale na razie nie. Teraz piąstka, ewentualnie. No na razie tego Gravesa trzeba zostawić, no. Zobacz, on sam prawie tutaj pokona tego mobka. Także jest kozakiem. Ale wiesz, to będzie kolejna synergia, więc chyba jednak musimy zrezygnować z tego Gravesa. No to dobra, będzie mieczyk do wzięcia za to. Dobra. Ale poczekaj chwilkę jeszcze, po rundzie, na spokojnie. Zobaczmy, jakie itemki wypadną. Od razu pokaż itemy, łezka. Chronomistrz, mistrz miecza! Kolejny Shin. Mistrz miecza! Super. Mistrzami miecza będziemy grali, no dobra. No to Shina zamień za Gravesa, tak? W takim razie. Yasuo. Kylie. Kylie. O, i teraz robimy to. Dawaj, dawaj, dawaj. Zdążymy? Co zrobisz? Kurczę, no nie mogę ściągnąć Mother Kaisera. Dobra. Nie! Musieliśmy kupić poziom, nie rób tak! No to czemu nie powiedziałaś? Trzeba było pierw kupić poziom, wrzucić dopiero. Ja myślałem, że chcesz go zdjąć. Wow! Walkoverem wygraliśmy. Nie, nice, ale, na szczęście! Ale mów co robisz, no bo klikasz, a ty nie możesz trafić. Daj mi, wiesz, czas, bo tutaj to jest masakra. Tutaj trzeba najpierw teraz kupić poziom. A to i dobra. Teraz wywalić jeszcze Shin albo Mastery. Tak, Kylie już mamy, więc spoko. Kurczę, no nie wiem.
Nic tutaj nam nie pasuje, ale weźmy Wukonga, bo jak ktoś weźmie Wukonga, to będzie lipa. Wukong jest mocny. Tak, damy mu bana, po prostu sprzedamy go. Ktoś już go wziął. Dobra, już go wziął ktoś. Weź może... Co on potrzebuje? Velkoza. Piąstkę weź jakąś. Jest piąstka? Nie ma piąstki. Jest klata. Weźmy klatę. Dobra, niech będzie klatka. Klatka też spoko. Co musimy w cyborgi pójść, tak? Ewentualnie ten cyborg. Wukonga. Bierzemy, myślisz? Mm-hmm, bo jak wystawimy go, jak to już uzbieramy z tego. Sobie... Nie. A, nie możemy, bo będzie, no, nie. Synergia. Jak wystawimy go jeszcze dodatkowo do tej całej drużyny, to będziemy mieli dodatkowych chronomistrzów i dodatkowych obrońców rundowych. Tak. Czyli musimy mieć znowu w poziom w takim razie. No, ale na razie nie mam monet. Tyle. Bo dopiero co poszliśmy w poziom. Jest piąstka, dobrze. Piąstka potrzebna była... Aha, ty już dałaś Yasuo kolejną łezkę, nie? Słabo trochę. Zaja? Nic. Daję piąstkę. A łuk? I łuk. Dobra. Ona teraz dała ostatni szczep. Dobra, powoli do przodu. Poppy znowu. Tak, Poppy jest najlepszą postacią, nie? Ale nie padła szybko. Nie padło na szczep ostatecznie, dobra. Kurcze! Ten gościu co jest to za ziomek na złotym już? Nie. Nie, coś ci się wydawało mi się. Dobra, nice. Dobra, co potrzebujemy, żeby dorzuciło... Aha, Wukonga, tak? Wukong. Musimy wprowadzić potrzebujemy Wukonga. Potrzebujemy albo Wukonga, albo drugiej Walkirii jakiejś, to wtedy sprzedamy Wukonga, nie? To nie wiem, weź coś, co drogo sprzedamy. Weź tą Jinx z płaszczem. No i ją sprzedamy sobie. Nie mamy i tak nic pod tej temy. A płaszczyk możemy ewentualnie dać. Shin może przyjąć sobie, może sobie przyjąć. Jeżeli mamy pas i płaszcz na Fiorze, no to będzie git. Mamy, co mamy na Fiorze? Na Fiorze? Nic. To daję płaszczyk. Niech ma. Kurczę, ale ten pierwszy ma przewagę nad nami 20 punktami. No to jest dużo i właśnie się z nim klepiemy. No i uwaga, zobaczmy co się... daj nam fory! Maczogata. Ty, jedziemy z typem. Wow! Jedziemy z chłopem ostro. Emotkę wysłałem mu. Jeszcze zaraz przegramy. Dobra, o mały włos! Minimalną ilością! Wiesz, ale kurde... A i myślałem, że wskoczymy na pierwsze miejsce, no ale jednak nie. Justyna, skoro nam dobrze idzie, ja bym no dobra, nic już więcej nie kupował. Są teraz mopki, zbierzmy golda, no i później będziemy patrzeli, jakie są itemki, nie? Tak jest. Zabraliśmy mu tylko 4 HP temu pierwszemu. Szkoda. Myślałem, że 400. Tak się cieszyłeś. Ej, kurczę, to wiesz, wygraliśmy pierwszą bitwę, ale nie całą wojnę na razie, nie? 4 życia ogólnie, nie? Bo miał 87, to są 83. Itemki jakieś podkładają. Co potrzebujemy? Różdżka. Różdżka, no dobra. Nie, pas. Pas i postacie? Nie, moment. Gold. Różdżka moja kochana na Kaylee z łukiem. Myśmy zamienili Aureliona na ale Wukonga. Szukaj, my szukamy Miss Fortune. Tak? Czy nie? Zamieniamy. Kurczę, już nie dam rady. Dobra, sprzedajemy tego. Bierzemy Aureliona. No. I zaraz sprzedajemy Wukonga i wstawiamy Aureliona za Wukonga. Kurczę, no nie wiem, czy to jest dobra decyzja. No ale dobra, zobaczymy. Po prostu nie sprzedawaj go, zmień go miejsce. Wow, jak nam ładnie poszło z Dominem. Bardzo ładnie nam poszło z Dominem. Bardzo ładnie. Domino dostał mocne baty i to bardzo szybkie. Czy jest miska? Nie ma miski, ale już sprawdzam, co potrzebuje. Już drugiego bierzemy. Nie, jaki item na mis? Okej, wzięliśmy Serafa, który jest mroczną gwiazdą i czarodziej, więc go sprzedajemy. Idziemy to jest itemek? Level. Dobra, jesteśmy. Wow. Bierzemy, dajemy Miss Fortune. I co to jest za pole? Przedmiotu przy trafieniu podpalają cel, zadając mu obrażenia nieuruchom. No i spoko, i no daj, Miss Fortune jak rozpali swój łuk, to będzie ładnie nam tutaj kosiła. No nic niestety już nie możemy tutaj zrobić, ewentualnie... Patrz, mamy 4 złote synergię. No to kurczę, o to chodzi chyba w tej gierce, nie? No ale nie mamy polepszonych postaci, to jest najgorsze. Dorwałem się, że tą miskę nam pod... ściągną, wiesz? Dobra, patrz, będzie popalała wszystkich.
Nie, to na początku. A na początku, dobra. Nie no, dlaczego my przegrywamy? Przecież mamy tak dobre. Jeszcze ta Caitlyn nam zgasiła Miss Fortune. Ale ten Aurelion jest do bana. Ja to inaczej rozstawił troszeczkę, wiesz? On musi być, ten Aurelion musi być z tyłu. Miss Fortune, bierz się. No już nic więcej nie zrobisz. Aureliona cofnij, ba, do tyłu, no. Zrobiłbym tak, żeby w razie czego przyciągnęli go. Żeby go przyciągnęli, a nie Miss Fortune. Tak mi się wydaje, że to będzie lepsza opcja. Ta jedna kratka różnicy dużej nie robi, no ale wiesz o co chodzi. Mówisz. Mi się wydaje, że będzie spoko, no. Dobra, Cho'Gath tam musi być zgładzony jak najszybciej. Dobra, jest okej, okay, jest okej. Okay. Dobra, jak się nazywa ten gościu, bo nie widzę. Nie ma, oni się chowają, żeby nie było widać ich ników. Serio? No. Ale tu ładnie, żeśmy ich pokonali. To też się chowam gdzieś tam w krzaki. Nie, oni się chowają gdzieś tutaj, wiesz? Tutaj gdzieś. W kąciki, nie wiem. Po co to? Ja będę stał na środku i gościem jestem. Nie no, z tym ziomkiem będzie ciężko. Miska, odpalaj się! Dawaj miska, dobrze! Ole, tam ich spaprała! Ole, dobrze! Dobra, git. On był drugi, ten Jelly? Je? Coś takiego? Tak, wygraliśmy z drugim, jest git. Last kisses. Ostatni pocałunek, kurczę. Tu nas męczy, męczy wszystkich. Trzy złote synergie robią robotę. Już zostaliśmy tylko w czwórkę. Tak, jest dobrze, jest bardzo dobrze. Aurelion Sol, weź drugi. Na drugi! Tak. O to chodziło, o to chodziło. To była idealna decyzja. To jeszcze, to jeszcze jest do wygrania, nie? Moim zdaniem. Mamy 22... Daisinka ma 2 punkty. Last Kisses, naprawdę. Musimy teraz z nimi grać. No niestety. On ma na złotym. On idzie w tą, w Leone. Nie sprzedajemy tej Leone. Nie no, co ty? Nie no, przegram. Nie no, nie mamy szans z tym typem. Ale on jest dobry, no. No. Au. Ła! Ile? Ja obstawiam, że 2. O, 2 HP! Gunplank. Dobra, sprzedawaj wszystko już. Znaczy, nie po co? No sprzedaj, no jest. Czekaj. Przecież. Ale po co nam? To jest ostatnia walka! Musimy mieć jakiś gold, żeby coś kupić. Wszystko sprzedawaj, no nic nie zrobimy. Dawaj tarczę do Miss Fortune! Nie ma! Eko co? Eko co jest? Czemu jest 5 eko? Jeszcze raz. Masakra. Co ma być, to będzie. Daisinka. Walczymy o trzecie miejsce. Miss Fortune nam zgasili? Wow. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, nie potrafię obstawić. Wygramy to trzecie miejsce. Dobra. Dobrze, jest git. Nice. Wyeliminowaliśmy go. Aha. Po 2 HP mieliśmy. Kozaki największe! Czekaj, kogo by tu? Do Miss Fortune item. Anioł Stróż, tak. Bierz go, bierz go. Mina się, anioł stróża, dobra. No i to na miskę założymy, nie? Nie no, 2 HP. Ale Last Kisses przegrał z Jaylee. Ale jak wygramy teraz z Jaylee, ja bym to rozstawił inaczej teraz. Troszeczkę. No tak, oni znają nasze ustawienie. Ryzykuj, no. Ale czekaj, sprzedajmy najpierw to. Dajmy to na Miss Fortune. Tak, dobra. Nie dałam nam Miss Fortune, tylko na Zaya. No to słabo, nie? Nie, tak. Do no. Środka. No nie mogę. Co ty robisz? Co ty chcesz zrobić? Do środka trochę ją dać. No nic, odśwież jeszcze raz. Gunflank. No nie, nic nie ma. Nie dali tarczy, kurczę. Nie dali nam. O nie, jeszcze z Jaylee. Który wygrał z Last. Spokojnie, łykamy go teraz. Łykamy go, ja to czuję. Co to, on się leczy? Dawaj miska, ciśniesz go! Dobrze! Ale jedziemy z nim jutro! Ale cały czas jesteśmy trzeci! Nie. Kurde, blaszka. Dajcie wygrać, co? Nie, bądź chamem, co? Jak wygramy teraz Last Kisses, to nie wytrzymam tu, nie? Nie wygramy, z Last Kisses przegraliśmy przecież przed chwilą. Chyba, że oni teraz grają. Nie, nie grają, nie? I teraz wszyscy, kto pierwszy zginie, ten odpada, tak? Tak. Defensywa, jakąś tarczę załóż. Załóż jakąś tarczę. Nie, no, przecież tu nie ma szans.
No bo czekaj, nie mów hop, nie? Wokong tam coś zatańczył, ale się skończył. Aurelion tam lata w koło, miska się odpaliła, rata ta 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 ta. Dawaj! Dawaj! Nie, jedna postać, no dwie. Kurcz! Jejku, dla... Drugie! Jakim cudem? Czy tamtego prędzej wyeliminowali? Bo był battle w tym samym czasie, a prędzej. No, jest drugie! Dziękuję za uwagę, było przepięknie. Piątka. Elo. A pokaż, jakie oni mieli postaci. Patrz, my nie mieliśmy ani jednej złotej postaci i wygraliśmy z nimi. Cudownie. Synergią, wow. Widzisz? Także moi drodzy, to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Strzelajcie łapeczki w górę. Jak widzicie, moc Saiyajinów pomogła. Wygraliśmy, zajęliśmy drugie miejsce. Wbijajcie do JJ-ki. Na jej kanale też znajdziecie odcinki z Teamfight Tactics. A my się już z wami żegnamy dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.